wskaż organy nadzorujące jednostki samorządu terytorialnego, wymień sołectwa w Suwałkach, a także prezydentów miasta i honorowych obywateli. To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedź muszą znać uczestnicy konkursu wiedzy o samorządzie. Do pierwszego etapu przystąpiło 131 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 20 najlepszych spotkała się w wielkim finale w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Dopingowali ich koledzy i koleżanki ze szkół. Pomysłodawcami konkursu są radni Młodzieżowej Rady Miasta. Wielki finał zorganizowali, wzorując się na znanym telewizyjnym teleturnieju 1 z 10. W którym roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe w Polsce po 1950 roku? Dobra odpowiedź. Nazwa ma związek z dawnym plemieniem zamieszkującym ziemię Suwalszczyzny. Uczniami. Niestety niepoprawna odpowiedź jest to włócznia jaćwingów, a nie wikingów. Wydarzenie z uwagą śledził przewodniczący Rady Miejskiej. Zdzisław Przełomiec nie kryje podziwu dla wiedzy o demokracji i mechanizmach funkcjonowania samorządu od uczniowskiego począwszy, a na wojewódzkim skończywszy. Pojawiły się nawet zagadnienia dotyczące inicjatywy uchwałodawczej, a także Trybunału Konstytucyjnego. Jestem pod wrażeniem pozytywnym wiedzy, bo ta wiedza jest szeroka. Dotyczy społeczności szkolnej, a więc tej, przy której my, radni, by nie powiedzieć seniorzy, pewnie byśmy mieli wątpliwości. Nie da się ukryć, że w kilku przypadkach taką rozterkę miałem. Jest wiedza niezbędna dotycząca samorządności w wymiarze miejskim naszego miasta, Rady Miejskiej w Suwałkach, ale są kwestie też dotyczące samorządu wojewódzkiego, powiatowego, gminy jako takiej. Wobec tego ta wiedza bez wątpienia musi być kompletna. Kiedy my szczegółowo wśród pytań docieramy do problemów, gdzie są kwestie ograniczeń podmiotowych, bo padły też pytania wychodzące poza ten zakres, a owe rady tak się troszeczkę przeplatają, łączą, ale i potrafią mieszać. Były pytania dotyczące na przykład ograniczeń wiekowych co do startu w wyborach, prawa biernego i wyborczego. I powiem szczerze, gdyby taki konkurs przenieść w struktury samorządu, podejrzewam, że mielibyśmy bardzo fajne doświadczenie, ale również podejrzewam, że byłyby potyczki przy niektórych pytaniach. Przewodniczącemu Rady Miejskiej spodobał się pomysł młodszych kolegów do tego stopnia, iż zaczął nawet rozglądać się za sponsorami, którzy ufundowaliby nagrody i ewentualne kary dla zwycięzców konkursu wiedzy, tyle że już na szczeblu samorządowym.